Hej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Avia i moi drodzy, jesteśmy w kolejnym odcinku przerabiania Simów od Was. Tak, wiem, że ostatnio nie było zbytnio tych odcinków, ale tak śledzą osoby, które śledzą mnie na Instagramie, wiedzą, że ostatnio zepsuł mi się mikrofon. To jest nowy mikrofon, który teraz słyszycie, aczkolwiek jeszcze muszę sobie go jakoś dograć. Cały czas go testuję, ponieważ niestety jestem w tym, powiedzmy tak, trochę ciemna. I nie do końca potrafię sobie go jeszcze dobrze ustawić, więc mogą być jeszcze z nim jakieś problemy, aczkolwiek na pewno będzie dużo lepiej niż jak było z tamtym mikrofonem, który cały czas skrzypiał, szeleścił i tak dalej. Ale cóż, bez zbędnego gadania jeszcze chciałam wam powiedzieć, że no tak, ostatnio też miałam zajęcie z moimi kuzynami, więc nie miałam zbytnio jak nagrywać. I teraz w tym odcinku też bym chciała wam powiedzieć, że jestem w trakcie przeprowadzki do nowego mieszkania na studia. Tak, moje studia się na ten moment będą odbywać normalnie, nie online, więc musiałam szukać mieszkania. Nadal w sumie jeszcze szukam, pakuję sobie rzeczy, więc tych odcinków może być mniej, ale myślę, że wypuszczę wam jakieś takie info odnośnie tego. Albo przed tym odcinkiem, albo po. Ale tak czy siak, moi drodzy, mamy przed nami. Przed nami jest Jessica od po prostu Ancia. I moi drodzy, jak widzę zawsze Jessica, to mi się przypomina moja ciocia, która pracuje jako pielęgniarka i zawsze czyta Jessica. Ponieważ mówi, że jest polską pielęgniarką, ma napisane Jessica, więc będzie Jessica, ale no dobra, niech będzie Jessica tutaj. I cóż, pobraną już mam tutaj Simkę, zaraz zobaczymy sobie jej ubranka. Nie pamiętam kompletnie, co w ostatnim odcinku robiłam. O, widzę, że tutaj jakaś taka wysoka jest bardzo. Albo takie złudne poczucie dają te spodnie. Tutaj mamy pierwszy taki strój dzienny, bardziej bym powiedziała taki lekko na sportowo, buty, gdzieś tam jeansy, w jasnych kolorach, do ciemnych włosów jak najbardziej też to pasuje. Drugi strój, o, tutaj mam rozpuszczone dużo krótsze włosy, ale załóżmy, że ten ogonek tutaj to nie robi takiej wielkiej różnicy. Grzywka gdzieś nam się też tutaj pokazuje, taki bardziej kobiecy, wyjściowy strój, buty też tutaj takie bardziej... Będziemy taki na sportowo, ale też nie do końca. Tutaj wyjściowe, upięte włosy, prosta sukienka różowa ze zdobieniami i buciki białe. Ogólnie się dowiedziałam, że szpilki białe wydłużają nogi, jakby ktoś tak chciał taki patencik. Na sportowo, na czarno, standardowo. Tutaj do spania ma jakąś taką, powiedziałabym, że to wygląda na taki ala ręcznik wycięty. Tutaj na imprezowy jakaś taka ze zdobieniami, z wycięciami na rękach, niebieski kolorek. No i tutaj do pływania na czarno. Tutaj co mamy jeszcze? Tutaj mamy na lato. Bardzo mi się podobają te rzeczy, które weszły właśnie w czterech porach roku. Nie wiem, czy to jest z czterech por roku. To jest akurat ze studenckiego. Ale ogólnie z czterech por roku są bardzo fajne rzeczy, które pasują do wszystkiego. No i zima jakiś tutaj ten. Nie pamiętam, co ostatnio robiłam, ale bardzo bym chciała spróbować przerobić ten strój na pewno. I może ten drugi dzienny też mi się dosyć podoba. Co prawda mam dwie różne fryzury, ale cóż, tak też bywa. Nie wiem, czy wy będziecie słyszeć moje krzesło skrzypiące. Prawdopodobnie tak, ponieważ ten mikrofon jest lepszy od tamtego, ale zbiera dosłownie wszystko. Po prostu nie ma co. Dobra, ale moi drodzy, ja oczywiście zapomniałam sobie o stoperze. A nawet w minutniku bardziej. I cóż, ja sobie w tym momencie startuję, bo ten odcinek się zapowiada na dłuższy. Czekaj, masz taki ciemny brąz na pewno włosy, żebym sobie zapamiętała. Tutaj sobie oczywiście wyjdziemy, usuniemy ci rzęsy jej, powiedziałam. Gdzie to było? Tu jest to. A nie, nie mogła nosa wtedy zrobić, no ale cóż, powiedzmy, że to jest podstawa, żeby usunąć te rzęsy. Bezpieczny skin. Ten jest trochę za jasny. O, możemy teraz dać taki dla odmiany, chociaż nie wpływa bardzo na kolor. Może być.
Co do brwi, to oczywiście lecimy gdzieś któreś te z moich, szczerze mówiąc, te i te są takimi moimi ulubieńcami ostatnio, ale może takie ci bardziej zrobimy. Takie ciemniejsze, bo jak będą ciemniejsze włoski. Dobra, dodatki, no to oczywiście, jak widzicie teraz przez ostatni czas tych tutaj, co nie nagrywałam do was właśnie takich odcinków, które muszę mówić, pościągałam dużo jakichś takich dodatków, bardziej fantastycznych bym powiedziała, dla właśnie tworzenia jakichś wróżek, nie wróżek, smoków, oczywiście simów jako, no i jest tego po prostu trochę więcej. Dobra, czekajcie, oczy może jakiś lekki kolorek moglibyśmy zrobić ci tutaj na tych oczach, ale to coś takiego leciutkiego. O, taki moglibyśmy tylko, na przykład coś w tym stylu. Wargi, gdzieś tutaj mam usta bezpieczne, tak zwane, na przykład te są. Ale nie, te do twojej, twojej twarzy nie pasują. Gdzieś tutaj były, o, tu są. Dobra, może być. Coś jeszcze tutaj z policzkami, z cieniami można by zrobić. Tylko nie jakoś ultra bardzo. Tylko jakieś takie, oj, to jest już ultra bardzo. To też nie do końca. O, to może być. Teraz tak. Krótkie włosy, ale z grzywką. O, to by pasowało dosyć fajnie. Szukamy krótkich włosów z grzywką. To może być lekki problem, szczerze mówiąc, bo włosów z grzywką mogę nie mieć zbytnio, ale nie, tutaj są, o, jakie ładne. To prawda, tekstura włosów nie jest do końca cudowna, ale chyba są ok. Oprócz tego nie wiem, czy znajdę po prostu coś lepszego, dlatego wiecie, tak szybko sobie jeszcze spojrzę, co tu może być, ale chyba, nie wiecie co, nie będę nawet tracić czasu na szukanie czegoś innego, bo to dosyć fajnie pasuje. Co prawda, no wiecie, ta tekstura nie jest taka cudowna, ale dobra. Nie wiem, chyba będę miała taki strój, powiedzmy, tej modzików. Nie jestem pewna, ale, a czekajcie, bo od góry mogłabym iść. Ale możemy dać coś w tym stylu po prostu, nie do końca takie, ale też takie jakieś krótkie. Tylko bardziej też bym chciała ten różowy kolor zatrzymać, co prawda to nie jest do końca to. To jest dosyć fajne, tylko bardziej bym to dała na jakieś lato właśnie. Dobra, szukamy czegoś fajnego. O, tutaj mam coś w tym stylu. Nie jest najgorszy, nie do końca mi pasuje do tej simki akurat, aczkolwiek myślę, że uszłoby w tłumie ten strój. To prawda, jest troszkę za jasny, brakuje mi tej czerni, żeby się tam gdzieś zaczęła przebijać. Ale tak sobie jeszcze szybko patrzę, czy coś lepszego znajdę. I może być ciężko ze znalezieniem czegoś lepszego, więc buty, co prawda ja zmienię całkowicie koncepcję butów, bo dam mi jakieś szpileczki. Jednak do tego stroju wydaje mi się, że bardziej będą jakieś takie szpilki pasować. Tylko chciałabym tak białe właśnie szpileczki dać. Jakieś dodatki możemy też rzucić, jakiś zegarek. Tylko nie taki wielki. A co tutaj do twarzy? Z twarzy jest bardzo ładna. Jeszcze z tymi właśnie rzęskami to simka jest mega ładna. Co do twarzy, to jakieś kolczyki mi się wydaje, żeby się przydały. Też jakieś takie niezbyt duże. Mówicie dać arbuzki? Nie, no arbuzki nie będą tutaj pasować, ale takie będą pasować. Co prawda masz takie bardzo uszy przyległe, ale cóż. Dobra, lecimy tutaj do tego stroju. Co do tej makijażu, to usuwamy. I teraz tak, znowu rzęsy na sam początek, jakieś tutaj damy. Ja też muszę pamiętać, żeby do tego mikrofonu się przybliżyć, ponieważ jest to mikrofon stacjonarny, chyba tak to mogę nazwać, a nie taki, który mam przy uchu na słuchawkach, więc
No niestety tutaj muszę być bliżej tego mikrofonu, ale powiem wam szczerze, że on też zbiera mi myszkę, co możecie słyszeć. Staram się jednak mówić głośniej, żeby ta myszka nie była aż tak bardzo słyszalna. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, żebyście nie słyszeli je tak bardzo, ale wiecie, jak to bywa. Nie, to chcemy. Dobra. Tutaj jest ok. Okej, teraz tak, włosy te już są bez zgrzywki, typowo. Na samym dole możemy coś znaleźć. O, tutaj z tych. No, patrzcie, tutaj też była taka z grzyweczką. To prawda, tamta mi się wydaje, że bardziej pasowało. A włoski możemy wziąć te. Takie ciemniejsze. Okej, i teraz tak, jakiś topik i krótkie spodenki. Myślę, że to nie jest jakieś wielkie wyzwanie, chociaż wiecie, to różnie bywa, taki bardziej kremowy. Widzę, że tutaj właśnie dziewczyna jest ubrana na takie jaśniutkie kolory bardziej wszystko. Okej, dobra, szukamy czegoś, co by wyglądało fajnie, taki bardziej kremowy by się właśnie tu przydał. Co my tu mamy? Też ostatnio właśnie to mi się podoba, aczkolwiek to nie do końca będzie pasować do niej. Tutaj są jakieś takie na krótkich ramionczkach. Też gdzieś pamiętam, że nie wiem gdzie to mam oczywiście, ale ostatnio zgrywałam bardzo fajne bluzki. Nie, to ci na pewno nie będzie do ciebie pasować. To jest luźne bardzo. Dobra, czekajcie, gdzieś coś tutaj. Wydaje mi się jakoś, że mi ubyło wręcz tych tutaj topów. O, dobra, taki jest też na przykład. Nie, nie pasuje mi. Oczywiście. Myślę, że taki jakiś by się najbardziej zdał. No to nie jest top niestety. A jakby taki jakiś. Nie, to jest bardziej żółty. Nie wiem całkowicie jak z czasem stoję, wiecie, moi drodzy, i to jest lekko przerażające, bo zaraz może mi tutaj zacząć pikać, że już się skończyło, a jestem w połowie dopiero drugiego stroju. Znaczy w sumie mam tylko dwa stroje, ale no jednak jednak wypadałoby się zmieścić w 10 minutach przynajmniej z tymi właśnie dwoma. Ale tak latam w jedną i w drugą i nie mogę znaleźć nic, co by mi się osobiście podobało z tą sinką. Ale chyba właśnie zostaniemy przy takim czymś. I przy spodenkach z krótkich tutaj. Nie wiem, czy ja mam jeszcze jakieś krótkie, żeby było śmiesznie. Mam takie, żeby były normalne. Ewentualnie można dać spódniczkę. O, albo takie spodenki, tylko już bardziej bym dała taki kolorek do tej. Boże, powiedziałam spódniczkę? Mi się wydawało. Dobra, jeszcze buciki jakieś do tego. Myślę, że bardziej tutaj bym dała jakieś trampki. Bo czemu by nie? Tylko teraz tak, jakie by tu dać? Te są fajne. Takie kobiece bardzo. Dobra, lecimy z jakąś bransoletką. Oczywiście tutaj do tej bluzki wyciętej to można dać nawet jakiś mały wisiorek. Właśnie o tym myślałam. I można by dać takie kolczyki w krzyżyki. Okej, okay, jest fajnie. Nie jest na pewno źle. I moi drodzy, ja sobie sprawdzę. 16 sekund, no patrzcie. Praktycznie przed czasem się wyrobiłam. Ledwie, bo ledwie, ale się udało. I cóż, moi drodzy. Tak by się prezentowała nasza Jessica. Powiem wam szczerze, że według mnie wyszło fajnie. Ma bardzo, ale to bardzo ładną buźkę. Na figurę na nie zwracam uwagi, jak ma być szczera. Ale jeżeli chodzi o buźkę, to taka typowa kobieca. Nie ma gdzieś, na przykład ja osobiście, no to bardzo podkręcam nos. Ona nie ma tego nosa podkręconego. Ale no z oczu, tej z tego układu twarzy, jak się skina dodało, to jest mega ładna. I cóż,
No to by było, moi kochani, na tyle. Jeżeli wam się ten odcinek podobał, to zachęcam do wysyłania swoich prac. Jak widzieliście tam, pewnie jest ich trochę. No ja przez to, że miałam teraz małe przystopowanie, nie miałam czasu, żeby wam przerabiać tych simów. Ale cóż, wydaje mi się, że simka wyszła dosyć fajnie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam do subskrypcji kanału, żebyście ze mną tutaj zostali na dłużej i żebyście byli ze wszystkim na bieżąco, ponieważ czasami są jakieś konkursy, można wygrać jakieś dodatki do Simsów. Zachęcam też was do przejścia na moją grupę, do dołączenia do mojej grupy, na której się dzieje cały czas. Co prawda ostatnio jest trochę smucej, bo smutniej. Tak, zdawałam w tym roku polski, ale jak widać, jestem bardzo twórcza i cały czas wymyślam jakieś wyrazy. Ale tak czy siak, moi drodzy, zapraszam was też na grupę, na której za niedługo się powinno trochę bardziej rozkręcić, ponieważ wrzucimy nowy regulamin, nowe zasady i tak dalej. I cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, zachęcam do stawienia łapki w górę i do następnego. Pa, pa!